Na rynku w Gnieźnie wystąpił zespół Słoneczko z Żytomierza. Artyści z Ukrainy pokazali swój folklor, który wyrażają od blisko 50 lat tańcem i muzyką, a nam pokrótce opowiedzieli o swojej historii i twórczości. Nasz tournée znikł spontanno. Czemu? To wystąpienie będzie bardzo spontaniczne, ten przyjazd do Europy, dlatego że teraz rozpoczęła się wojna i dużo osób z ich zespołu teraz wyjechało za granicę i nie są w zespole na razie, tak? I głównym celem tego wystąpienia będzie zbiórka charytatywna dla wojska z Ukrainy, ukraińskiego wojska, tak? I że oni pokażą, przedstawią ukraiński narodowy taniec. Naszym ludziom, którzy wyjechali za kordon i zbierają koszty naszej armii. Ukraiński, nie tylko ukraiński, jej polski. Będą przedstawione tańce z każdego prawie regionu Ukrainy, także z innych krajów, takich jak Grecja, Polska i tak dalej. I nawet będzie taniec, który jest poświęcony Majdanu w 2014 roku. Który był w 2014 roku, z czego zaczęła się wojna. Все життя я посвятив танцю. Taniec dla niego życie, to wszystko, co on ma, bo całe życie poświęcił dla tańca. Mówi, że w ich szkole uczą się 500 osób. Tam tańczą różne tańce, od baletu do współczesnego. Także tam są konie rasy wielkopolskiego. Tak, również też sport uprawiają, takie jak karate, judo i tak dalej. Nie judo, tylko inne, przepraszam. Powiedział, że też są konie rasy wielkopolskiej, na którym dzieci uczą się jeździć. I też najważniejsze właśnie to hasło w tej szkole, żeby wychowywać patriotyzm dzieci, żeby oni wiedzieli, że są Ukraińcami, a nie Rosjanami. Ukraińcy, Europejcy. Zespół, w składzie którego ujrzeliśmy w poniedziałek 40 tancerzy, odbywa właśnie tournée po Europie i jak wszystko wskazuje, w Polsce też zagości na dłużej.